Cześć. Mamy wiosnę w końcu. 11 w cieniu. I chciałam Wam pokazać, jak ślicznie moje krokusiki zakwitły i są zapylane. Z krokusów powstaje najdroższa przyprawa. Szafran. A są to suszone pręciki. Zapraszam na spacerek między krokusami. Nie tylko my jesteśmy zadowoleni. Słońce wybudziło owady. Widzicie, ile ma tego pyłku już? Nawet muchy zadowolone. Krokusy się ładnie wysiewają. Tu były inne kolory, tylko takie. No zobaczcie, są i białe. I białe w paseczki. Zaraz Wam pokażę, jak wyglądają siewki krokusów, żeby mieć młode, nie można hakać. Z roku na rok jest coraz więcej. Tu razem ze śnieżyczkami. Tu już powstała ładnie łączka. Nie ma jak plewić. Zobaczcie. Tu mamy młode krokusiki. Zobaczcie, ile ich jest. Krokusów. Nie ścinamy, jak przekwitną. Zostawiamy im liście zielone. Muszą wyschnąć, a później mają nasionka. Bardzo niziutko tutaj. Kolejna kępka pod borówką amerykańską. Jest ich wszędzie. Idziemy tam, gdzie jest ich najwięcej. Tu na tej rabatce były sadzone jako pierwsze.
Jabłka są bardzo plenne. Fajnie słychać. Zobaczcie, jaki ruch. Ruch jak w Rzymie. Tu mamy iryska. Sam się zasiał. Tu jeszcze dużo, jeszcze o tam, dużo jeszcze wychodzi krokusów. Białe są późniejsze. Żółte już przekwitają. Tu mamy białe. Widać jeszcze sporo w pączkach. Zaraz Wam pokażę moją łączkę. Zobaczcie, ja tutaj nie plewię haczką. Wszystko plewię rękoma. Tu mam trawkę, to ją tak wyrywam. I zobaczcie, ile tych krokusów jest małych. To wszystko to są krokusiki. Za rok zakwitną. Nawet krokusy kwitną ze w ciągu. Nic to mu nie przeszkadza. Tu jest też ładna odmiana. Pomału. Jak są zamknięte, to są właśnie białe, takie pod z fioletowymi pasami. Także krokusy mamy wszędzie. Ktoś powie, a bo mi się nie mnożą. Jeżeli będziecie hakać, się nie będą mnożyły. Bo one na jesień wysypują nasionka. Jeszcze tego dużo mam. Nie wiem, czy chodzić z Wami. Tu kolejne. Tu mamy piwonię drzewiastą. Zobaczymy, czy zakwitnie w tym roku. Tu mamy takie pojedyncze kępki. Dopiero przenoszę cebulka po cebulce. Także warto dać pierwszy posiłek. Funerka się wietrzy, jeszcze nie odkrywana. Tutaj też tak pojedynczo sadzimy krokusy kępkami. Tu są hosty i w tym roku sobie tu popikuję dużo krokusów, ponieważ hosty później zasłaniają. Ale teraz jest pusto i nie ma kolorów, także trzeba coś powtykać z cebulowych. Pszczółka, tam leć, tam masz więcej. I tam krokusiki. Sama taka biała plama powstała. Wszędzie już są krokusy. Ale co cebulka na zewnątrz nie jest w ziemi, to po prostu ją przenoszę w inne miejsce. Tu jakieś delikatne. O! 9 minut spaceru przy krokusach. Tam też jeszcze są. Wszędzie są krokusy. Już nie będziemy chodzić. No, także miłego dnia, wieczoru. Ja idę pracować i do bananka sobie odkopię z liści. Też są krokusiki. Także żegnam Was.